Tak, badamy te zagadnienia, mamy wiele doświadczeń na ten temat. Popisaliśmy dużo prac naukowych. Przede wszystkim, jeżeli jest uspokojone ciało, to z niego płyną inne sygnały do umysłu. Umysł uspokajając się może wtedy, czy to zarówno techniki relaksacyjne stosować dla swojego uspokojenia, jak i przede wszystkim kontemplować, koncentrować się, a więc wejść w te wyższe fazy przewidziane w jodze klasycznej Patanjalego.